Wspólnie jest szkolna lista obecności gdzieś nam tutaj. O, jest już po lekkiej Marzeny. I otwieram, proszę Państwa, to muszę rozczytać, to też 46. Tak? 46. sesję Rady Dzielnicy 13, dniu 14 stycznia 2014 roku. Witam wszystkich w nowym roku, o roku jesteśmy starsi i mądrzejsi. Kadencja zbliża się ku końcowi, także to jest rok też wyborczy, ważny. W związku z tym mam nadzieję, że będzie spokojnie, chociaż ten rok zawsze ostatni jest rokiem trudnym. Mam nadzieję, że nasze relacje się co najmniej nie pogorszą, a nadzieję mam, że się polepszą. Proszę Państwa, macie Państwo przed sobą proponowany porządek obrad. Prosiłbym już o wyciszenie rozmów. Witam serdecznie gości tutaj, zaprzyjaźnioną fundację, przedstawicieli fundacji. W nowym składzie widzę też taki dodatkowy. Stańczyka. Pani Basiu, to jest ta sama fundacja cały czas. No tak powiedziałem, zaprzyjaźniona. Mam jeszcze gościa, którego anonsował pan Adam Brona. Ja, jak przyjmiemy porządek obrad, pan Szymański, który tutaj artystyczne instalacje, tak, bo to należy chyba w ten sposób nazwać, są na naszej dzielnicy i też chciałbym pana do przekazania bardzo udzielę panu na początku, króciutko, żeby nie zajmować czasu. Ale przyjmiemy, proszę Państwa, porządek. Jeżeli chodzi o protokół z ostatniej sesji, nie było żadnych uwag z dnia 10 grudnia. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji z dnia 10 grudnia 2013 roku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 0 przeciw, 0 wstrzymujący, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Jeśli chodzi o druki, musimy przegłosować wszystkie druki, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Druk numer 1 to jest projekt uchwały zarządu w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Rady Dzielnicy 13. I od razu przeczytam projekt uchwały numer 2, to jest projekt też planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok. Głównie chodzi o to, że jest zmiana wysokości czynszu i składek za energię i nie może to być w sposób formalnego jednoczytaniowe, znaczy w jednej uchwale, tylko w dwóch. Jest opinia komisji rewizyjnej. Jest panie? Jest pozytywna. W związku z tym głos za, głos przeciw, jeżeli chodzi o druk numer 1. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 1? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, za wprowadzenie do porządku obrad druku numer 1. Projekt uchwały według druku numer 2, to jest tak jak omówiłem, czy druku numer 1 dotyczy tego samego, tylko to już jest sposób. To są zmiany poszczególnych paragrafów, bo się zmieniły paragrafy. Głos za, w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie do porządku obrad druku numer 2? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Się zadała. Wprowadziła do porządku uwagę numer 2. Projekt uchwały według druku numer 3. Projekt uchwały zarządu w sprawie konkursu ofert na 2014 rok w sprawie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Otóż, proszę Państwa, miasto w każdym roku w sposób pilotażowy wprowadziło program. Organizacjami pozarządowymi. Otóż nie przewidzieliśmy na początku roku w budżecie konkursu ofert, w związku z tym podejmujemy uchwałę, że Rada nie przystępuje do konkursu ofert organizacji pozarządowych. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 3? Znaczy za wprowadzenie do porządku obrad numer 3. Zaszczyt. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, Rada wprowadziła do porządku obrad druku numer 3. Projekt uchwały według druku numer 4. Projekt uchwały zarządu w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy Podgórza do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym 2014 roku. Rada Miasta w tamtym roku w sposób pilotażowy
prowadziła, zachęcała do budżetu partycypacyjnego, myśmy do tego budżetu nie przystąpili. Otóż na tym etapie trudno powiedzieć, czy my dalej przystąpimy, ale trudno, znaczy w późniejszym okresie, jak dojdą do konkretu. Ale trudno na tym etapie z tego budżetu w tym momencie się w sposób negatywny opowiedzieć i to jest przystąpienie. Czy tak naprawdę Rada przystąpi, to jest kwestia, jakie będą konkretne warunki. Chodzi o to, że budżet partycypacyjny to nie jest tylko budżet turystyczny, bo w tym roku zostały zarezerwowane środki na budżet partycypacyjny. Przypomnę, że to mieszkańcy wtedy wskazują, grupa mieszkańców wskazuje projekt, zadanie jest jednoroczne, wskazują realizację zadania. My to akceptujemy i potem są kilkudniowe wybory. No tak, ale żeby wprowadzić to nie wszyscy Państwo, bo to było wysyłane mailem do Państwa, ale nie wiem, czy wszyscy Państwo byli świadomi, jak głosują. Tak to będziemy. Na tym etapie zarząd zaproponował, jest też potrzebna opinia komisji, żeby ten budżet partycypacyjny Rada przystąpiła. To jest kwestia, że ten projekt zakładowy asygnowania własnych środków zadań projektu. Głos za, przeciw tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, za wprowadzeniem do porządku artykułu numer 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku artykułu numer 4. Projekt uchwały według druku numer 5. Projekt uchwały zarządu w sprawie listy zadań priorytetowych na 2014 rok. Chodzi, proszę Państwa, o już tutaj. To jest, zostały zmniejszone, proszę Państwa, środki o 3000 zł po negocjacjach, jeżeli chodzi o redaktora. I ta kwota zostaje przekazana, bo nie mamy jeszcze przetargu na gazetkę, w związku z tym zobaczymy wtedy, jak te środki zostają na tym samym paragrafie, a jest zmniejszona z umowy zlecenie dla pani Półtorek o 3000 zł. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 rada. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 5, według druku nr 6, projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zbycia części działki położonej przy ulicy Rybitwy. Była omawiana, jest opinia taka jak planowania przestrzennego, czyli negatywna odnośnie zbycia działki. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 6. Tego uchwały do druku nr 7 tej Komisji Infrastruktury w sprawie zadań powierzonych w sprawie tworzenia modernizacji ogródków jordanowskich. Chodzi o to, że mamy ponaglenie, że tak powiem, przez KIF. Musimy wskazać zadanie, które wynoszą z paragrafów inwestycyjnych na doposażenie ogródków jordanowskich. I tutaj komisji, żeby 80 tysięcy było na doposażenie, mógł wtedy zakończono ogródek jordanowski przy ulicy Płaszowskiej. I również doposażone przede wszystkim zmiana piaskownica przy głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 7? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 7. Projekt uchwały do druku nr 8. To jest projekt Komisji Infrastruktury w sprawie budowy i przebudowy dróg i oświetlenia na 2014 rok. Chodzi o to, że dołożenia do oświetlenia dzielnicy trzech ulic, a dokładnie trzech odcinków ulic, to jest za dłoniem ulicy Myśliwskiej, przy obrońcu Wodnina, przy Starzy, tam jest wniosek i na ulicy Pracza, tam jest jedna. Głos za, głos przeciw w tej sprawie.
Nie widzę. Ktoś Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad numer 8? Dziękuję. Ktoś przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, wyroszenie wszystkich kandydatów. Prowadziła do porządku obrad numer 8 projekt uchwały według druku numer 9, projekt Komisji Infrastruktury w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o utworzenie użytku alkoholicznego na działce i wniosku do numer 9. Wnosił do rewizji Krakowa. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Proszę bardzo. To by było ten projekt uchwały, jeśli nie wiem, ale za dużo. Nie było, bo fizycznie nie było. Nie. Znaczy, ten projekt nie ma opinii zarządu, dlatego że wczoraj na Komisji Infrastruktury był wstępnie omawiany i pan Nowak miał przygotować projekt uchwały i uzasadnienie. I ten projekt wczoraj jeszcze nie był fizycznie, w związku z tym nie opiniowaliśmy go. Nie wiem, czy Państwo są zapoznani z tym tekstem, czy nie, także tutaj to też nie jest jakaś sprawa ciśnienia chyba, że jak zabierzemy za 3 tygodnie, czy coś się stanie, ale proszę bardzo, Państwo. Jeżeli mogę zabrać głos, to rzeczywiście przepraszam, że nie złożyłem tego wcześniej. Natomiast prosiłbym, żeby jednak był brany dzisiaj pod uwagę z dwóch względów, może trzech. Sprawa jest dla mnie dosyć pilna, natomiast proszę mieszkańca, żeby tą sprawą się zająć, ona się wleczy już od kilku lat. Każdorazowo, jeżeli jest to plan zagospodarowania przestrzennego, musieliśmy wnosić poprawki w związku z tym i do studium też musieliśmy wnosić poprawki w związku z tym, żeby ratować to miejsce. Poza tym, Tomku, przepraszam za Ciebie, ja się nie zaznajomiłem, natomiast właściwie na komisji byli wszyscy członkowie zarządu, z tego co wiem. I oni jakby znają sprawę, nie było żadnych tutaj z tym problemów, więc myślę, że ja Tobie wytłumaczę po prostu, jak w większości członków rady. Jest to kompletnie niekontrowersyjna sprawa, chodzi o ochronę przyrody. Świadomość tego. Natomiast my trzymać pewnych określonych procedur, bo nie, ale ja rozumiem, że tu pan Ada, pan Stylski też Tadeusz tak istnieje. Bo no, są kwestionowane jakieś procedury i w związku z czym ja dmucham na zimę. Wtedy proszę zwrócić się do przewodniczącego, aby zrobił przerwę i zrobimy posiedzenie zarządu. Ja chciałem Państwa poinformować, że ze względów formalnych zawsze może być wniosek w trybie pilnym wprowadzony. Bo jako sprawa nagła. Wtedy jakby nie wymaga to opinii, ale to jest pełna świadomość rady, aczkolwiek zapisy są takie, jakbyśmy popatrzyli na operatywnie regulamin statutu, że powinny każde uchwały mieć opinię zarządu. Pan Jacek. Cieszę się, że zarząd zwraca uwagę na procedury i myślę, że będzie je stosował. Natomiast chciałem przypomnieć, że mieliśmy już tutaj sytuację taką, że wchodziły pod obrady projekty zarządu, które nie miały opisy opinii komisji, a też jest to zobligowane. Znaczy, słuchajcie, no, nie bądźmy bardziej papiescy od papieża. Jeżeli by to był kontrowersyjny wniosek, nie ośmieliłbym się go wnieść w takim trybie. Natomiast myślę, że tutaj to nie chodzi nawet o to, że ta działka już jest ochrona, jest objęta pewnym nadzorem. Ona tam nie ma żadnych do tego, nie wiem, spornych postaw kogokolwiek. Działka jest działką gminy. To jest uchwała komisji. Ale może ja mam komisji, proszę Państwa. Tak. Proszę Państwa. Nie, gdzie ja mogę... Ale Pani Basiu, ja nie chcę raz zaczynać dyskusję, bo jesteśmy w punkcie porządku obrad i to będzie dyskusja. Mam tylko jedną gorącą prośbę. Szczególnie w tej sprawie, bo to w ogóle nie powinno być dyskusji w tej sprawie. Ten temat jest taki, że to nie wyszedł nagle. Sprawa tego użytku jest, one od iluś lat. Miejscowy plan notabene mamy uchwalony. To nie będzie wpływać na studium, bo jesteśmy poza opiniowaniem studium.
Pewnie jak się dostanie za 2 czy za 3 tygodnie, to się nic tam złego nie stanie, bo się nic nie stanie. Natomiast można było, panie Liszku, wcześniej wysłać maila, żeby się zapoznać, bo potem unikniemy takiej dyskusji. No dobrze, przystępujemy, proszę państwa, do głosowania. Kto z państwa radny jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Właściwie ono by działało. Nie, bo to tak wynika, jakby nie było. Ale jest, ja już przeprowadzam głosowanie, wprowadzam do porządku obrad. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby. 4. Ile mamy Komisja ma jeszcze jakiś projekt uchwały, który będziemy do porządku obrad procedować. Dziękuję. W związku z tym przyjęliśmy, proszę państwa, w związku z tym mamy tutaj gościa, prosiłbym o przedstawienie sprawy, którą pan tutaj do nas w takim telegraficznym skrócie tutaj przyszedł. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że mam możliwość prezentacji prośby.